Chciałbym wrócić do tematu fortyfikacji. Zaniedbałem troszeczkę ten temat i wydaje mi się, że trzeba coś pokazać, co jeszcze istnieje, aczkolwiek już się sypie. Z ciekawszych tematów, które w Sosnowcu możemy znaleźć, są rowy strzelnicze. Są one ogólnie dostępne, łatwo je zwiedzić. Oczywiście tylko pozostałości naziemne, gdyż wejścia do nich są już zasypane, no i eksploracja jest niemożliwa. Co to są szczeliny przeciwlotnicze? Są to obiekty wybudowane tuż przed wojną lub w jej trakcie. Są to obiekty stałe lub tymczasowe. Zazwyczaj posiadają dwa wejścia czy wyjścia. Budowane są na planie zygzaka. Jak widać, kolejna szczelina też podlega tym samym zasadom. Dwa wyjścia i zwykle jest to umiejscowione przynajmniej w odległości 150 metrów od jakichkolwiek zabudowań, żeby w razie nalotu wyjścia te nie zostały zagruzowane. Owe szczeliny lokalizowane są w parkach miejskich, w Zieleńcach, wszędzie tam, gdzie naturalne ukształtowanie terenu maskuje w pewien sposób te budowle, a jednocześnie nie ma ryzyka, że walący się budynek zagruzuje wyjścia. No tutaj mamy zagruzowane bez względu na wszystko. To wejście do szczeliny przeciwlotniczej jest jedynym, które w miarę można zeksplorować, aczkolwiek trzeba by chyba być bardzo szczupłym człowiekiem. Nie radzę wchodzić, bo w przypadku zaklinowania to mogłoby mieć bardzo niebezpieczne skutki. Także nie polecam wchodzić, tym bardziej osobom samotnym, bez wsparcia. Takie wycieczki po prostu są niebezpieczne i mogą się źle skończyć. Natomiast otwór, który jest w tym wejściu, nie jest całkowicie zagruzowany i można zobaczyć przynajmniej, jak to wygląda przez pierwsze parę metrów, które są widoczne. To już jest trzeci obiekt, zlokalizowany bardzo blisko poprzednich. Zasada budowy tego obiektu jest bardzo podobna do poprzednich. Zresztą wszystkie strzeliny przeciwlotnicze miały dość podobną budowę, niewiele się różniły. Kominy wentylacyjne miały średnicę około 10-12 cm. Ich zadaniem było oczywiście wymiana powietrza w środku. W szczelinach stosuje się wentylację grawitacyjną. Oczywiście każdy taki otwór wentylacyjny powinien być zaopatrzony w zamek, który ewentualnie odcinał dopływ powietrza z zewnątrz w przypadku skażenia chemicznego lub radioaktywnego. Stałe szczeliny, w odróżnieniu od tymczasowych, w całości wykonane są z żelbetu. Zdarzały się też konstrukcje wykonane z cegieł, a jedynie z żelbetonowym stropem. Budowle tego typu zwykle są płytko zagłębione. Jak wcześniej wspomniałem, obiekty tego typu były głównie budowane przed wojną i w czasie II wojny światowej.
Obecnie nie mają żadnego zastosowania. Popadają w ruinę. No tak jak widać. Jako ciekawostkę warto zauważyć, że przy dworcu głównym jest taki bunkier strażniczy, wartowniczy. Widać w tym bunkrze dobrze zachowane otwory, przez które wartownik obserwował, prawda? Przed pole. Zachowały się nawet zawiasy, na których były pancerne drzwi, które zamykały wartownika, żeby nikt mu nie zrobił kuku. To betonowe koryto, nie wiem do czego służy. Jak widać, znajdujemy się teraz przy kolejnym obiekcie. Jest to obiekt zlokalizowany przy ulicy 3 Maja, blisko domu handlowego Sezam. Obiekt w stanie jest podobnym do poprzednich. Zdewastowany, zasypany, zagruzowany. No tutaj przy tym obiekcie zachowały się dość dobrze widoczne kominy wentylacyjne. Taki komin miał specyficzną budowę, ponieważ wlot powietrza znajdował się 40 cm nad ziemią, natomiast wylot wyżej. Dzięki temu właśnie zachowywana była tak zwana wentylacja grawitacyjna. O tym obiekcie mogę powiedzieć tylko tyle, że jeszcze jako bardzo młody człowiek bawiłem się tutaj z kolegami w poszukiwanie skarbów. No niestety dzisiaj absolutnie wejście do tego obiektu jest niemożliwe. Wszystko zostało zasypane. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, które znajdują się w Sosnowcu. To są te obiekty, o których mi wiadomo. Jeżeli gdzieś coś jest, to jeżeli jeszcze gdziekolwiek jest cokolwiek w Sosnowcu, to nie mam pojęcia, gdzie to się znajduje, więc jeżeli ktoś będzie wiedział, ktoś będzie miał taką wiedzę, to proszę o kontakt, o informację. No co mogłem, to pokazałem. Niewiele można pokazać, bo tak jak wcześniej widzieliście, nie da się wejść do środka.
jedyny obiekt, który ewentualnie można by zeksplorować, ma zbyt wąskie wejście i zwiedzanie go jest niebezpieczne. No więc to by było chyba na tyle. Dziękuję.